Po raz drugi w Legnickiej Hucie przygotowano akcję zbiórki krwi z przeznaczeniem na potrzeby dla Miedziowego Centrum Zdrowia. Rok temu, gdy klub Hutnicza Krew zaczynał działalność po wieloletniej przerwie, grupa liczyła 15 osób. Dziś to już ponad 50 osób, którym w drugiej edycji udało się uzbierać blisko 19 litrów krwi i zarejestrować 8 potencjalnych dawców szpiku kostnego. Celem akcji jest zachęcenie tych wszystkich osób, które na co dzień nie są krwiodawcami, nie oddają krwi, żeby przynajmniej raz w roku podzielili się własną krwią i przyszli tutaj i wspólnie z nami, ze stałymi krwiodawcami oddali krew. Stało się tak, jak organizatorzy chcieli. Do punktu poboru krwi stawiło się wiele takich osób, które nie robią tego regularnie. Wszyscy, zarówno nowi krwiodawcy, jak i ci wieloletni, twierdzili zgodnie, warto oddawać kawałek siebie innym. To jest najłatwiejsza forma pomocy, krew, tak, bo to ofiarowuje część siebie. No, taka decyzja, to za młodu była decyzja, bo zdaję od 18 roku życia, mam już około 35 litrów. Będzie dobry przykład, kiedyś oddawałem bardzo, bardzo dawno temu i teraz chcę sobie przypomnieć, jak to jest. Można konsultować życie, można komuś pomóc, łatwa forma, nic nie boli, nie jest straszne, a fajne. Długo pan oddaje krew? No już mam 12 litrów ponad. Piąty raz zdaję krew, także moje takie początki dopiero z oddawaniem krwi. A co pana podkusiłoby zacząć? No chęć pomocy. No, to najłatwiejsza, że tak powiem, chęć pomocy, pomoc dla potrzebujących krwi. A wiadomo, że jest coraz mniej w szpitalach, coraz więcej operacji. Wolę pomagać, jak sam oczekiwać tej pomocy, a może różnie będzie w rodzinie ktoś będzie potrzebował, ale raz, że szczytny cel, ale warto pomagać, wspierać tym, co jest potrzebne. Służby medyczne zapewniają, że mobilne punkty poboru krwi są równie bezpieczne jak te stacjonarne w szpitalach. Jest tutaj profesjonalna obsługa medyczna, sprzęt jednorazowy. Całe tutaj to oprzyrządowanie, które jest wykorzystywane na ekipach, jest dokładnie takie samo jak w Centrum Krwiodawstwa. Tak? No, różni się tylko miejscem. Natomiast jeżeli cokolwiek się dzieje z dawcą, tutaj też udzielamy pomocy i zabezpieczamy taką osobę. Także jest to bezpieczne. Ci, którzy wzięli udział w hutniczej zbiórce krwi, mieli okazję wygrania nagród, wśród których znalazł się na przykład weekendowy pobyt w hotelu Interferie dla 2 osób, nośniki pamięci, koszulki i wiele innych drobiazgów, jakimi organizatorzy chcieli podziękować uczestnikom za oddaną cząstkę siebie.